Myślę, że zaskoczyła nas pogoda, która była iście letnia, 27 stopni bodajże na odcinku Wieliczki. Staraliśmy się jak tylko mogliśmy, natomiast no realnie takie 25 sekund straciliśmy stricte z jazdy do Martina Sesksa, który był dzisiaj klasą dla samego siebie i gratuluję mu bardzo. Jutro też mamy dzień i tak naprawdę z perspektywy tych OS-ów doceniam, że tu jesteśmy w tej chwili na trzecim miejscu, ponieważ jesteśmy między Haydenem Padonem a Matsem Ostbergiem, więc oceniam, że to jest dobry punkt. Oczywiście w zeszłym roku tutaj dokładnie po tym pierwszym dniu byliśmy na pierwszym miejscu, natomiast poziom rywalizacji w tym roku według mnie jest zdecydowanie wyższy, bo nie uważam, żebyśmy jechali wolniej niż rok temu względem nas samych, dlatego no, z ciekawością patrzę na jutrzejszy dzień. Dobrze, że to jest trzecia pozycja, bo jutro będziemy ósmym autem bodajże na drodze, więc ta linia powinna już być przygotowana. Dwa nowe odcinki, więc trochę innych takich kompetencji rajdowych sprawdzimy jutro między zawodnikami, między kierowcami. Jestem dobrej myśli i doceniam, że w tej chwili jesteśmy na podium 79. Orlen Rajdu Polski i jutro mam nadzieję, że zawalczymy z jednej strony o to, żeby cały czas plasować się na tych odcinkach, na tym światowym poziomie, jeżeli chodzi o tempo, no i walczyć z zawodnikami dookoła nas, bo z pewnością Mats Ostberg jutro nie będzie odpuszczał, Haydn będzie gonił Martina, więc zobaczymy, co się wydarzy.